Jesienią 1988 roku pamiętam, że Tadeusz Mazowiecki przyszedł co najmniej kilka razy na posiedzenia zespołu redakcyjnego Więzi i opowiadał nam o tym, co się dzieje. A jak wiadomo, to był czas, kiedy zaczynały się rozmowy pomiędzy władzami, a Lechem Wałęsą i osobami przez niego wskazanymi. W tym momencie to przede wszystkim był profesor Stelmachowski. I Mazowiecki wcale nie był taki pewny, że to doprowadzi do jakiegoś naprawdę otwarcia. W zasadzie w tych rozmowach pamiętam i w tych ocenach zjawisk on był dość sceptyczny. Przede wszystkim zauważał to, że władze absolutnie nie chcą się zgodzić na powstanie Solidarności ponowne. A uważał, że to jest, jeżeli ma dojść do jakiegoś porozumienia pomiędzy opozycją a władzami, to jest warunek sine qua non. I chwilę potem, to znaczy w grudniu właściwie, już w grudniu, a potem w styczniu 1989 roku, to Mazowiecki był tym głównym negocjatorem władz. Są zresztą zapisy tych rozmów opublikowane przez księdza Orszulika i możemy czytać na ich podstawie, jak twardym był negocjatorem. W gruncie rzeczy, oprócz różnych innych rzeczy, to negocjował przede wszystkim właśnie ten warunek sine qua non, że jeżeli ma być jakieś porozumienie obejmujące udział opozycji w parlamencie, jakiś kontrakt wyborczy, to do tego nie wolno, że tak powiem, przystąpić inaczej, jak tylko w takiej sytuacji, że będzie ponownie zalegalizowany Związek Solidarność. Bardzo mocno to na to naciskał, bardzo mocno to stawiał i władza rzeczywiście się na to w końcu zgodziła. Władza się rzeczywiście w końcu na to zgodziła. Jeżeli patrzę na zapis tych rozmów, jako historyk, prawda, znając opublikowane przez księdza Orszulika zapiski, to widzę, że właściwie w tych negocjacjach Mazowieckiego, głównie z Stanisławem Cioskiem, osiągnięto właściwie rzeczy kluczowe, to znaczy tak ważne jak, prawda, charakter tych wyborów, które mają nastąpić, jak fakt no, pewnych podstawowych, że tak powiem, proporcji, które mają mieć miejsce w trakcie tych wyborów, pewne zasady, które mają spowodować, że została w gruncie rzeczy już wtedy odrzucona to, co oni wtedy chcieli, strona PZPR-owska, czyli żeby te listy, prawda, opozycji i ludzi władzy były wymieszane, żeby, prawda, się szło i znowu wrzucało jedną kartkę i się wybierało naraz ludzi z PZPR-u i ludzi z opozycji. Te wszystkie kwestie były tutaj bardzo mocno przez Mazowieckiego stawiane i właściwie no, w jakimś sensie przesądzone jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Okrągłego Stołu. Przy Okrągłym Stole rola Tadeusza Mazowieckiego była ogromna. Był koordynatorem zespołu solidarnościowego całego, negocjującego przy różnych stołach, a zarazem był szefem zespołu do spraw pluralizmu związkowego, gdzie spotykał się face to face z Aleksandrem Kwaśniewskim. No i gdzie, że tak powiem, wydawało się, że będzie to ciężkie negocjacje, one właściwie poszły bardzo prosto. To znaczy główne żądania strony Solidarnościowej zostały szybko przyjęte. Chodziło przede wszystkim przecież o przywrócenie do legalnego działania Solidarności. Ale Mazowiecki też uczestniczył w negocjacjach dotyczących spraw politycznych, gdzie głównym negocjatorem był profesor Geremek. No i uczestniczył w tych wszystkich kuluarowych negocjacjach, które mają taką często idiotyczną legendę, czyli w Magdalence, w rozmowach w Urzędzie Rady Ministrów, w wąskich zespołach, gdzie docierano kompromis. Także można powiedzieć, że był niewątpliwie jednym z głównych architektów tego porozumienia Okrągłego Stołu.